1997 dla wielu Polan był rokiem wielkiej tragedii, ale i wielkich zmian. W lipcu przez województwo przeszła powódź, określona potem przydomkiem tysiącletniej. Woda zabrała ze sobą majątki tysięcy mieszkańców województwa, przewartościowała ich życie. To był przełomowy rok również w życiu Aleksandra Pawelskiego ze Śmiechowic. Od początku lat 90. pracował jako brukarz za granicą. Wielka woda ściągnęła go do ojczyzny. Byłem dotknięty tą powodzią i co zmusiło mnie do wrócenia do kraju. Trzeba było odbudować zalany dom, zalane jak to mówią, gospodarstwo. No i już nie pozwalało na jakiś tam wyjazd za granicę, więc zająłem się odbudowywaniem domu i działalnością tutaj w kraju. Tak powstała firma Alvi Bay, specjalizująca się w usługach brukarskich. Zaczynałem od niewielkiej firmy, która się trudniła układaniem kostki, typowo na chodnikach, jakieś tam małe podjazdy, parkingi. I z roku na rok sukcesywnie rozwijamy się, już dość mocno działamy na inwestycjach dużych. Tak jak tu w dolnośląskiej wsi Śmiałowice, gdzie po latach starań wreszcie budowane są chodniki i droga z prawdziwego zdarzenia. W tej wsi to dla mieszkańców inwestycja strategiczna, dlatego miejscowi patrzą budowlańcom na ręce. Dokumentują ich pracę niemal każdego dnia. Od kiedy ruszyły budowy autostrad w okolicy, obwodnicy wrocławskiej i tutaj te wszystkie prace na południu Polski, tutaj wznowiły działalność nieczynne kamieniołomy i dla nas to się zaczął specyficzny horror, bo kilkaset samochodów dziennie, takich 50-tonowych, zakłóca spokój mieszkańców, a przy tej jakości nawierzchni, jaka była do tej pory, to po prostu jest trzęsienie ziemi. To inwestycja wielopoziomowa, budowa chodników nowej drogi. Firma Alvi Bay, spółka cywilna, zajmuje się pierwszym z elementów. Działa tu jako podwykonawca. To nie pierwszy taki plac budowy, gdzie realizuje zadania właśnie jako podwykonawca. Podwykonawca, gdyż te zadania, które realizujemy, są one złożone i na to już potrzeba dużego zaplecza sprzętowego, całej kadry prowadzącej i zaplecza finansowego. Do przetargów to raczej startuje na terenie Opolszczyzny, gminy, urzędy. Na większe jakieś inwestycje po prostu nie startujemy, bo jesteśmy jeszcze za małą firmą. Ale jako podwykonawcy działamy na terenie całego kraju, współpracujemy już z zaprzyjaźnionymi firmami. A ich realizacje można spotkać w całej Polsce. To stacje benzynowe, place, podjazdy czy wreszcie parkingi. Bo trzeba przyznać, że po latach asfaltowych chodników kostka brukowa wraca w naszym kraju do łask. Jak twierdzą fachowcy z firmy Alvi Bay, spółka cywilna, powodów takiego stanu rzeczy jest co najmniej kilka. Kostka brukowa jest takim materiałem, z którego można tworzyć różne wzory, różne kształty. I jest to też nawierzchnia, która jest naprawialna przede wszystkim. Stąd właśnie przy takich inwestycjach wioski, miasta, wszędzie chodniki praktycznie są wykonywane z kostki, bo w razie potrzeby można tam bez wielkich nakładów tą nawierzchnię rozebrać, można ją ponownie złożyć i po jakiejś ingerencji, awarii czy jakichś nowych wykonań sieci jest to naprawione, wygląda wszystko tak jak poprzednio, pierwotnie i jest dużo możliwości z tym materiałem do wykonania. No fantazja projektantów ponosi nieraz aż nadto. No, trzeba się pilnować, nie zawsze jest wszystko idealnie z projektem, bo są różne rozbieżności, dlatego na bieżąco to konsultujemy z inspektorem nadzoru, z projektantem, z kierownictwem, także to trzeba na bieżąco wszystko korygować. W Śmiałowicach inwestycja prowadzona jest na kilometrowym odcinku wsi. Pracownicy są już praktycznie na końcówce. Zakres ich robót obejmuje nie tylko ułożenie chodników z kostki. Wyremontowano również studzienki, dostęp do burzówki został odświeżony, a także odprowadzono wodę z jezdni. Pracownicy z firmy Alvi Bay, spółka cywilna, przyznają, że warunki tu są trudne. Przede wszystkim z powodu dużego natężenia ruchu na trasie. Tu jest wąsko, nie ma możliwości, żeby sobie przyszykować jakiś tam długi odcinek od początku do końca i dopiero brać się za układanie. Nie ma takiej możliwości.
Po prostu staramy się w jeden dzień wykorytować i w ten sam dzień położyć krawężnik, zabezpieczyć, żeby było w miarę bezpiecznie, żeby nie zostawiać jakichś głębokich wykopów, które by tam nie, auto mogło wpaść, czy ktoś sobie krzywdę zrobić. Trzeba na bieżąco to zabezpieczać, dlatego nie ma możliwości przeszykowania. Przez to między innymi wydłuża się czas realizacji zadania. Ale nawet na zwykłym parkingu czy podjeździe praca przy brukowaniu to ciężki kawałek chleba. No, konkurencja w tej chwili jest bardzo duża. No, trzeba starać się przede wszystkim jakością i wykonaniem. No to można z konkurencją walczyć. Zatrudnienie mam, jest kilku pracowników, którzy już pracują od kilkunastu lat, są zatrudnieni na stałe. Jest część, która taka, jak to można powiedzieć, w rotacji, pracują pół roku, rok, szukają szczęścia gdzie indziej. W każdym razie w tej chwili cały czas jestem na etapie doboru tej kadry i są miejsca, jeżeli jest chętny ktoś do pracy, to na miejsce brukarza bądź operatora jestem w stanie zatrudnić 2-3 osoby jeszcze. Jeżeli przychodzi ktoś z pracowników do mnie na rozmowę, to ja na wstępie od razu zwracam uwagę, że brukarstwo nie jest to lekka praca, jest to ciężka, jest to w trudnych warunkach, bo pogoda raz jest zimno, raz jest gorąco, raz jest deszcz. No na to nie mamy wpływu, a zadanie trzeba wykonać. Tym bardziej, że firma Alvibay Spółka Cywilna stawia na kompleksowe usługi, od projektu po gotową powierzchnię. Czy to na posesjach prywatnych, czy na terenach publicznych. Pracownicy są w pełni mobilni, mają na kontach realizację w całej Polsce.